Cześć, cześć! Witam was, moi drodzy, w kolejnym odcinku z Minecrafta i jest dzisiaj z nami palionowy burmistrz Palionowa. Ajajaj, moi drodzy, zostawcie suba, łapę w górę, wbijajcie mojego Instagrama, link w opisie. I moi drodzy, dzisiaj jest bardzo fajny dzień, Paweł, czekałem na ten dzień bardzo długo, nie bij mnie. Bo wiesz, co jest dzisiaj za dzień? Dzień Bicia Dave'a. Nie, dzisiaj jest dzień, w którym mi mówisz przez 24 godziny tak. Kto się na to zgodził? Ty się na to zgodziłeś. Dzisiaj w kalendarzu naszym jest taki dzień, więc stary, dzisiaj robisz wszystko, co ja chcę. W sensie, no mówisz mi tak po prostu przez 24 godziny. A więc tak, czy możesz mnie nie bić przez 24 godziny? Tak. Okej. Okay. Dobra, że mam spokój w jednej kwestii. Dobra, Paweł, a więc mam dla ciebie super zadanie, ponieważ nie mam trochę jedzenia. Chciałbyś mi dać twoje jedzenie? Tak. Ale... A chciałbyś mi dać trochę więcej? Tak. Dobra, widzę, że z nim nie ma co dyskutować, bo mi daje po jedzenie. Czy mógłbyś mi dać... Czy chcesz mi dać całe twoje jedzenie? Tak. Dzięki! Haha! Dobrze, mam dla ciebie mam też... Więcej, ale ci nie dam. Masz dać, musisz! Ale mogę... Czy mogę zostawić coś dla siebie, żebym nie umarł? Nie! Nie, no możesz. Możesz, możesz. Pozwalam ci. Dobra. To sobie w sumie zostaw już tą resztę, już ci nie będę... Wziąłem. A, tutaj, dobra. Ty ci już resztę nie będę brać. Okej, okay, Paweł, mam dla ciebie super zadanie, które zrealizujesz tutaj. Jestem ciekaw, jak ci to wyjdzie. Czy możesz za pomocą tych materiałów zbudować pomnik mojej twarzy? Tak. No to bierz się do roboty, chcę zobaczyć, jak to wyjdzie. Patrzcie, moja twarz wygląda tak, żabki. Pomnik mojej twarzy? Tak, mogę ci tutaj zaposować, o. To ma zrobić żabę. Ale ja mam tu inny. No. Co ty budujesz? Ma być pomnik mojej twarzy. Zgodziłeś się. Musisz zbudować moją twarz. Dobra. Pomnik twojej twarzy. No ale co to za kloc jest? Kloc. Poczekaj, bo już ci skończyłem. Co ty robisz? Ja w ogóle tak nie wyglądam. Za mało mam surowców. Jak ty zrobiłeś mi oczy, nawet buzi mi nie zrobiłeś. Zadałem ci specjalnie piasek, żebyś mi buzię też zrobił. Ej, jeżeli to w jakimś stopniu przypomina mnie... Mi się nie wydaje, żeby to mnie przypominało. Jak to nie? Nie mam czerwonej wełny, bo mi nie dałeś. Co ty? Co ty zrobiłeś? W ogóle nie jest do mnie podobne. To nawet nie jest żaba, dobra. Dobra. A nie mam ten, czekaj, jeszcze nie jest. Dobra, patrzcie. Alfons patrzy, jest kurde no zszokowany, co ten burmistrz wyrabia. I co, spłoszczona żaba, bo nie mam więcej zielonej pewny. Może zęba. Boże, wiesz co, ale... lepiej... Co? Lepiej odpuśćmy sobie, lepiej odpuśćmy. Jest to. Ale no ładne, co ty chcesz. Dobra, Paweł... Patrzcie czy... tutaj, nie jest źle, żartowałem. Wiesz co ci powiem, już chyba cię więcej o żadne budowanie nie poproszę. No ale ładne, halo. Dobra, Paweł, czy mógłbyś mi powiedzieć, jaki masz poziom postaci? Pierwszy. Na pewno? Nie. Dobrze, w takim razie... Czy chciałbyś zenchantować mi diamentowy kilof? No ale nie mam 30. A który masz? 21. Kurde, no to chodź, no to czy chciałbyś udać się ze mną do mojego domku? Tak. Nie, powiem tak, czy chciałbyś ze mną chodzić przez cały dzień? Nie chcę mi się ciebie wołać co chwilę. Aha. Rewelacja.
Idziemy, moi drodzy, sobie ulepszyć troszeczkę rzeczy. O, a czy chciałbyś mi dać wszystko, co masz teraz na dolnym pasku? No. O, ale fajnie. Nie, no żartujesz. Nic nie miałeś, kilofa, miecza, łopaty. Nie mogę ci zrobić screena nawet. Ja. Yeah. Mam wszystko u góry. Nie. Jezus. Dobrze, to w takim razie, czy mógłbyś pościnać tą pszenicę? Ale całą. Wszystko. Super. A teraz ja, moi drodzy, idę sobie zrobić lepszy mieczor, bo patrzcie, no odrzut 2, grabież 2, więc trzeba go troszeczkę ulepszyć, tylko ja sobie muszę zrobić nowy, tylko chwila, gdzie jest drewno? Potrzebuję drewno. Paweł, czy mógłbyś mi oddać całe twoje drewno? Nie mam. A, bo dobra, w sumie już nie musisz. Już sobie poradziłem bez ciebie, więc zrobimy, moi drodzy, coś takiego, że zrobimy sobie nowy mieczor. I idziemy zobaczyć, jakie nam enchanty na niego da. Cyk. Zobaczymy zaraz, czy będzie Paweł poleć. Szerokie ostrze, niezniszczalność, super. To sobie go połączymy z naszym mieczorem. Ty, no, one sadzą same! Osadnicy sadzą ten! Jak sadza? Skąd oni mają nasionka? No sadzą normalnie. Zasadzili to przed chwilą. To w takim razie, czy mógłbyś pomóc im to sadzić? Możesz mi dać połowę, to ci pomogę. Daj mi połowę. To jest połowa, dwa staki? Chyba trochę no. Za dużo, stary. Nie, no masz większą połowę. Jesteś, powiem, jesteś naprawdę. Dobra, zły. Nie sam przyjdzie w trzciny. Dobra, starczy. Okej, Paweł. Twoje następne zadanie, Paweł. Czy mógłbyś mi zdradzić swój sekret? Jaki? No zdradź mi jakiś swój sekret, który ukrywasz. Nie mam. Nie masz żadnego sekretu w Palionowie. No, nie ma żadnych tutaj. No, kurde, już myślałem, że jakąś sekretną bazę masz, no, albo coś. Nie mam właśnie żadnej. Mam jedynie to sekret, znaczy niby sekret, to i tak o tym wiesz. Co? Co tu no, jest tu. Sekretnego? Nie musisz skoczyć do tego. Musisz tak. Wiesz co? Ty sobie ze mnie robisz teraz jaja chyba. Ale widziałem, że tutaj masz, kopalnię. No to no, właśnie o to mi chodzi, że to jest niby... O, a ja mam pomysł. Czy chciałbyś... Nie mam żarcia. Dasz mi żarcie? Mogę ci troszkę dać. Widziałeś, jak tam jest nisko w ogóle? Widziałem. Słuchaj, czy chciałbyś mi dać smycz? Jaką smycz? Jak nie mam smyczy. A czy wiesz, jak się robi smycz? Nie. Dobra, to trzeba zrobić to inaczej. Czy chciałbyś mi oddać twojego psa? No ciekawe jak. No normalnie. On teraz będzie mój. Chciałbyś? No. Ale fajnie, patrzcie, mamy pieska. Ale fajny piesek. Patrz, bo mnie chyba... Nie, zostaw to. Chodź pies, idziemy do mojego domku. Czemu tak skacze jak powalony, co ty mu zrobiłeś? No karmiłem go tylko, no bo on jest chyba na mnie wściekły, ale spokojnie, ja sobie zrobię z nim lepszy kontakt. Będzie moim fajnym pieskiem, patrzcie, mamy nowego psa, moi drodzy. I to jeszcze takiego w miarę dobrego, bo Paweł dba o psy, no nie niszcz. Czy mógłbyś mi nie niszczyć mojej bazy? Oddaj moje płytki. Tak. Czy mógłbyś postawić tą płytkę tam, gdzie była? No, tu jest. Ej, pies zniknął. No tu jest. Nie. Gdzie jest ta płytka? Mam ją, tylko nie mogę jak przyskoczyć. Dobra, wiesz co, ten pies to jakaś tandeta. No nie mogę przyskoczyć. Dobra, daj mi ją tu. Nie, ja przeskoczę. Nie umiesz tego przeskoczyć, bo jesteś zbyt słaby. Aj, co? To teraz moja kolej, uwaga. Na pewno. Dobra, czy mógłbyś mi oddać moją płytkę? Do ręki. No jak mam teraz ci do ręki oddać? Ja się powinien cofnąć. Poproszę.
Nienawidzę takich. Nienawidzę cię. Naprawdę, burmistrz. Dobrze, to w takim razie. Czy mógłbyś przestać niszczyć moją bazę? Czy mógłbyś tego nie dotykać? O co ty? Co ty robisz? Dobra, okej. Okay. Czy możesz samowolnie wyjść z wioski? Czy możesz wyjść z wioski? W takim razie zostajesz. Czy chcesz przekazać mi miano burmistrza tej wioski? Nie. Tak. No nie masz wyboru, bo mówisz dzisiaj cały dzień tak i właśnie giniesz. Nie, ginę! No umieram! Przestań! No o, wow, mam 2 HP! No i zginiesz, masz naprawić moją muzykę. Zepsułeś nie. I będziesz siedział, dopóki tego nie naprawisz na tym odcinku. Ale ja tego nie zepsułem nawet. Zepsułeś tą muzykę, widziałem, nie jestem ślepy. Ale ja tylko klikałem, to jest nie zepsucie. No przestań! Zostałeś zabity. Moi drodzy, zemsta nastała. Koniec, zniszczył moją rzecz i ja zniszczyłem go, moi drodzy. Nie będzie tak, jak mu się wydaje. Ale będziesz wsadzany do więzienia. Teraz, gościu, teraz to ty się możesz mnie co najwyżej słuchać przez 24 godziny. Ale no nie Paweł? Zepsułeś to. Ej, czemu? Zepsułeś to. Jak to się... Zepsułeś to, gdzie ty jesteś? Lepiej to brzmi teraz. Jak to może lepiej brzmieć, jak to w ogóle nie brzmi, jak ma brzmieć? Teraz ty to naprawisz. Ale ja tego nie psułem, tylko to kliknąłem. No i to jest psucie. No i to jest zepsute. I ty własnymi rękoma to naprawisz. Ale ja nie wiem jak. Napraw to albo zginiesz, no teraz myśl jak to naprawić. Co ty Które robisz? To jest? No, no, teraz tego nie naprawisz. Jak kliknąłem te. No chyba trochę więcej. Bo jest dźwięk zmieniony chyba na 6, jak nie 7. Dobra, Paweł, zostaw to. Zostaw to, bo już mi mało czasu zostało, a chcę ci jeszcze kazać. Chodź tu. Czy możesz do mnie przyjść? Ja czemu to jest zepsute? Myślałem, że to się nie wzywa, jak to kliknę. Okej. Okay. Tylko zagra. Czy mogę wziąć twojego potężniaka? No. Czy mógłbyś... O, ja wiem, co możesz zrobić. Czy mógłbyś przejechać się moją kolejką? Mogę, no. A masz wagonik? No, w domu. To weź. Czemu jesteś taki? Taki to znaczy jaki? No, bierzesz mi wszystko. No bo zepsułeś moją jedyną rzecz, którą miałem na tym serwerze, czyli fajną muzykę. Siedziałem nad tym cały dzień, ciężki dzień siedziałem, żeby to zrobić, a ty mi to zepsułeś, więc poniesiesz za to konsekwencje. Dobrze. W takim razie... Czy mógłbyś się przejechać tą kolejką? To już powiedziałem, to idźcie teraz mi przejechać. Czemu to jest zepsute, Dawid? Czemu to zepsułeś? Co zepsułeś? No ale to jest, zobacz co dla ciebie wbudowałem. Idźcie przejechać kolejką teraz. Rozkaz został wydany. Ale mnie chciał ścieknąć. Przestań! A nie w tą stronę! Suko. Przestań, bo umrę. Nara nam musiałem. Nie! Nie wracaj! On nie jest zdenerwowany, Tomek mnie zaatakował. Zdenerwowany Tomek mnie zaatakował, stary. Cześć, to przez to, że ciebie uderzyłem. Dobra, no chyba już ten cały dzień minął już w tym Palionowie, te 24 godziny. Ale mam jeszcze ostatnie życzenie, bo to jeszcze...
Jak widzę, księżyc jeszcze musi być tutaj, więc moje ostatnie życzenie. Więc moje ostatnie życzenie dla ciebie. Ja nie widzę ciebie. Ej, umrę! Umrę tu! Kto tu postawił to? Kurde. Dobra. To jest za te wszystkie rzeczy, co mi zrobiłeś w więzieniu, więc moje ostatnie życzenie to... W więzieniu to ty jesteś przez to, że kradłeś, to ty powinieneś wyczepiony być teraz. Tak? Na zbity pysk. Tak. Dobra, więc moje ostatnie życzenie na dziś, bo mogę robić wszystko, co chcę. Czy możesz iść do więzienia? Nie, bo już jest po, już nie możesz. Nie, jeszcze nie ma księżyca. Nie, jeszcze nie ma księżyca na środku. Jeszcze dzień nie minął. Czy możesz iść do więzienia? Idziesz do więzienia. Moi drodzy, stało się. Karma wraca, jak widzicie. No idziesz do więzienia, albo cię zabiję. Jestem już w więzieniu. Czy możesz wejść do mojej byłej celi? No jestem. Nie jesteś. Wejdź do mojej byłej celi, albo zginiesz. No jestem. Wejdź do mojej byłej celi. Jestem! Nie. Przecież! Nie. Jestem. Przecież widzę, że nie jesteś, tylko jesteś gdzieś na dworze. Jestem. Ale ty nie wkurzasz. Masz wejść do celi. Masz wejść do celi. Ty mnie zobaczyłeś, lamusie głupi, ty mnie zobaczyłeś. A nie, gdzie ty byłeś? Dobra. Tu byłem. Tu. Dobrze, moi drodzy, to jest koniec tego odcinka. Ja wam dziękuję za oglądanie. Wbijajcie na kanał Pawełka, kto jeszcze go nie zna, choć wątpię w to. No i moi drodzy, widzimy się jutro na następnym materiale. Elo! Elo!